Siemano, romantyczne rewolucjonistki oraz rewolucjoniści, z tej strony Divajnek, Cioski, a dzisiaj sobie porozmawiamy na temat utworu do snippetu, który już wszyscy bardzo dobrze znamy, czyli Toast. Pisany przez dolar. Konkurs, cała możliwość pojawienia się w teledysku już została zamknięta, cała ta zabawa. Osobiście jestem na kilku grupach fanów Borka i tam między innymi ludzie piszą na temat takich jakby teorii spiskowych, że Multi już tak kiedyś zrobił w tym utworze. Nie pamiętam, jak się nazywał kiedyś, Multiego bardziej śledziłem. To można się spodziewać, że Multi pojawi się właśnie na rewolucji romantycznej. Przy okazji odpowiemy sobie też na to pytanie, czy pojawi się na rewolucji romantycznej. Znaczy nie odpowiemy sobie na 100%, ale możemy gdybać. Najwięcej, jak wiadomo, teorii krąży wokół Sylwestra. Ja miałem taką teorię, że może się to wydarzyć w Sylwestra, które się jeszcze nie wydarzyły, czyli 27 czy 28 grudnia, wtedy, kiedy pojawił się ten nasz lockdown, tak? Jakby lockdown, kwarantanna narodowa. Jednak no nie doszło do tego, dzieciaki strzelały petardami w parkach i tak dalej, ale nie doszło do wydania Toastu. Doszło za to do kilku live'ów na 215 label. Między innymi wczoraj też z White'em. Nie wiem, czy to jakieś szoty polecą, źródła i tak dalej. Coś leci na pewno. Po drodze też, oprócz live'ów na Insta... Właśnie nie, na YouTubie. No nie myl się, ty mały chu. Po drodze też, oprócz live'ów na YouTubie, były live'y na Instagramie, na których Bedi wiele zdradził najlepszemu redaktorowi na świecie. Foty z jego obecności tutaj, czy gdzieś tu, nie wiem, nigdy, gdzie jest lewy, prawy. Łapka w górę jest zostawiona gdzie? Tutaj, albo gdzie indziej. Komentarz, kiedy myślisz, wyjdzie rewolucja romantyczna przed moją wypowiedzią, dlaczego nie w Sylwestra? Tutaj, tutaj, nie no. No i subik z dzwonkiem, bo ci przydzwonię bez zmian wielu lat. A i wracając, Belik nam odpowiedział swojej fance, że będzie taki dzień, w którym będziesz myślała, kurde, dzisiaj wyjdzie Toast. Oczywiście przeklinając, ale już za dużo przeklinam na kanale, więc może troszkę umiarkowanie to zrobię. Ale sobie myślisz, nie, dzisiaj nie wyjdzie. Ale będę sobie myślisz, kurwa, może jednak wyjdzie. I wtedy wyjdzie. Mogła być to data Wigilii. Jak Borek mówił, ale no, to by się nie składało do kupy, ponieważ 20 chyba 6, czy tam troszeczkę po Wigilii skończyły się właśnie zapisy do robienia teledysku, tak, wspólnego. Więc to odpadało, prawie że na starcie. Przy Karpiu niestety nie wznosiliśmy Toastu. Przy jakby Sylwestrze też nie wznosiliśmy Toastu. I pytanie, czy wniesiemy to z Sylwestra o 00? Czy może trochę wcześniej? Czy może o 21.15? Cały film w sumie do śmieci, bo Belly napisał, że 21.15, 21.15, to wiadomo.